Znajdujemy się niespełna 25 km na południe od Koszalina, nieopodal Grzybnicy w gminie Manowo. I właśnie tutaj, w środku lasu Nadleśnictwa Bobolice, natrafiamy na niezwykłe kamienne kręgi. To kamienny monument ludów skandynawskich, należący do skarbnicy zabytków o europejskiej randze. Można by w tym momencie zapytać, dlaczego to niezwykłe miejsce zaliczyliśmy do ekoskarbów pomorskiej przyrody. Otóż podobnie jak w przypadku Tychowskiego Trygława, musimy cofnąć się do epoki lodowcowej. To właśnie wtedy lodowiec kontynentalny pchał przed sobą z północy na południe bloki skalne, pochodzące z obszarów dzisiejszej Skandynawii, pozostawiając tu i tam mniejsze lub większe fragmenty skalne. Jeden z tych większych to Tychowski Trygław. Z tych mniejszych fragmentów skalnych powstały właśnie te niezwykłe kamienne kręgi. Łączą one w sobie zarazem skarby przyrody nieożywionej i kulturę skandynawskich wspólnot plemiennych, które dotarły ze Skandynawii na Pomorze śladem lodowca wiele lat po nim, w pierwszych wiekach naszej ery. Kręgi kamienne były miejscem zwoływania wiecowych zgromadzeń plemiennych i rodowych oraz odbywania okresowych uroczystości obrzędowych, w czasie których, jak w całym ówczesnym życiu, sprawy publiczne przeplatały się z magią. Przepowiadano bowiem przyszłość przy pomocy wróżb i zapewniano przy pomocy składanych ofiar powodzenie gromadnie podejmowanych decyzji. Trzeba przyznać, że przy całym skomplikowanym dzisiejszym życiu społecznym i politycznym dobrze się stało, że historia zamknięta i zaklęta w kamiennych kręgach pozostała w nich na zawsze. Badania archeologiczne kamiennych kręgów w okolicach Grzybnicy rozpoczął stosunkowo niedawno, bo w roku 1974 Ryszard Wołągiewicz. Wśród odkrytych wówczas kurhanów, nagrobków, stosów i kamiennych wieńców natrafiono na dwa największe w Europie kamienne kręgi o średnicy blisko 38 metrów, które nazwano kręgiem książęcym i kręgiem kapłańskim. To doprawdy niezwykłe i fascynujące. Ale najbardziej kontrowersyjną teorię dotyczącą kamiennych kręgów wysnuł szwajcarski publicysta i badacz pozaziemskich cywilizacji Erich von Däniken. Uważa on, iż wszystkie kamienne kręgi to pozostałość po lądowiskach kosmitów sprzed wielu tysięcy lat. W każdej teorii tkwi jakieś ziarno prawdy i nawet jeżeli jest ono wielkości ziarna soczewicy, to warto choćby na chwilę się nad tym zastanowić.